Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Przepraszam za 2 tygodnie przerwy wszystkich słuchaczy. To nie wina Rudnika ani niczyjego lenistwa, tylko transfer robiłem do Ameryki, a to mi zawsze zajmuje. Trzeba firmę złożyć, a potem ją trzeba rozłożyć po drugiej stronie. Nie zawsze wszystko działa pierwszego dnia, więc robiliśmy 2 tygodnie przerwy z mojej winy. Mam nadzieję, że słuchacze się nie pogniewają na nas, panie Wojciechu, bo trzeba by było powiedzieć, że oprócz tej przerwy, która powstała kiedyś, no z powodów takich, że zwolniono mnie z pracy, przez rok nie rozmawialiśmy, to taka przerwa 2 tygodniowa się nie zdarzała, ale tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że nam słuchacze to wybaczą. Mogłaby się nie zdarzyć, gdyby nie ten gorący okres w Polsce w tej chwili, bo jesteśmy w stanie nagrać sobie z wyprzedzeniem coś. Tematów mamy zwykle zbyt wiele. Nie chcieliśmy z panem Andrzejem omijać tematów ważnych. Może ta pierwsza sprawa, o której chciałbym z panem porozmawiać, oprócz tej naszej 2-tygodniowej absencji, to będzie sprawa, proszę pana, związana z tym, o czym już mówiliśmy, z wizami do Stanów Zjednoczonych, czyli z tym, że już nie musimy mieć wiz Polacy. No i telewizja, wie pan, złośliwie chciałem powiedzieć pana ulubiona, ale to już chyba nie jest pana ulubiona telewizja polska, wpadła na genialny pomysł, proszę pana, odkrywczy zresztą, że tu jedzie człowiek normalny, szary obywatel, proszę pana, do tych Stanów Zjednoczonych. Jakoś przypadkowo kamera go śledzi od samego początku, aż do momentu, kiedy się on w tych Stanach pojawia. No i proszę pana, gdyby ta telewizja powiedziała, że to jest nasz człowiek, nazywa się tam Zdzisław Piputa, że użyję tego nazwiska mojego dawnego znajomego, i my tutaj robimy na jego przykładzie, pokazujemy, jaka jest teraz droga, w cudzysłowie mówię, do Stanów Zjednoczonych, to byłoby wszystko w porządku. A oni powiedzieli, że to zwykły właśnie ten szary, wspomniany przeze mnie człowiek, a okazało się, różne źródła różnie mówią, że to albo pracownik telewizji polskiej, albo były pracownik telewizji polskiej. Trochę kiepsko, no bo nawet przepisy w Stanach Zjednoczonych mówią tak, to pan będzie lepiej wiedzieć coś na ten temat, że jak dziennikarz jedzie, to powinien mieć, no powiedzmy to tak może umownie, wizę dziennikarską, a tutaj całkiem inaczej. Wie pan, wiocha trochę, czy nie sądzi pan? Proszę pana, wiocha w pewnym sensie. Rzeczywiście dziennikarze powinni mieć wizy dziennikarskie, jeżeli jedą do pracy, jak jadą w innych sprawach, to turystyczną i tak dalej. Nie o to chodzi. Widzowie też są w stanie zrozumieć, że skoro czyjś los śledzi kamera, to nie jest to zwykły obywatel i niekoniecznie pierwszy, no bo z samolotu wysiada 300 osób i nie mamy 100% pewności, jeżeli nie zatrzymamy tych 100 osób, że ten był pierwszy. Nie mamy pewności, że w tym dniu innym samolotem nie lotu, tylko jakąś inną trasą, może z Kanady, ktoś samochodem, Polak jakiś przyjechał zaraz po tym, jak zniknęły wizy. No więc widz sobie pewnie zdaje z tego sprawę, że to niekoniecznie pierwszy Polak, bo jak to zmierzyć, czy ten jest pierwszy, czy ktoś nie był chwilę wcześniej. No ale należało wspomnieć półgębkiem przynajmniej, że pokazujemy państwu, jak to się robi i to jest nasz pierwszy telewizyjny Polak i pokazujemy my w telewizji naszego pierwszego, którego sfilmowaliśmy, specjalnie zabraliśmy kamerę, pojechaliśmy z nim, żeby zobaczyć, jak to się odbywa i żeby państwo zobaczyli na własne oczy, że rzeczywiście bez wizy można przekroczyć te granice. No. Ludzie nie są głupi, więc jak stoi kamera obok, a urzędnik paszportowy trzyma pieczątkę, no to ten urzędnik też się musiał zgodzić na filmowanie. Ktoś to musiał z wyprzedzeniem załatwić. To są miejsca, gdzie nie wolno wyciągać aparatów fotograficznych. Urzędnik może sobie prywatnie nie życzyć, żeby być filmowanym, a potem pokazywanym w telewizji, więc to wszystko było ugadane. No, wspomniał pan właśnie, że ludzie nie są głupie. Ci decydenci w telewizji może myślą, że są, proszę pana. I jak człowiek widzi człowieka, który podchodzi do jednego stanowiska, do drugiego, przekracza bramę, wchodzi do samolotu i tak dalej, to im się wydaje, że kamera może niepotrzebna jest, żeby to pokazywać, a cudów nie ma, ale tak ludzie podchodzą do sprawy. No i ci decydenci myślą, że Polacy są tacy głupi, ale proszę pana, agencje amerykańskie i światowe nie są głupie i wyśmiały ten materiał zrobiony, mówię w cudzysłowie, przez telewizję polską. No wstyd przecież to jest, panie Wojciechu.
No proszę pana, no wstyd rzeczywiście, nie powinni podawać, że to jest pierwszy Polak i tyle, no. Co mam jeszcze dodać do tego? No, no wpadka, tak, no wpadka, głupota czyjaś. No w każdym razie, przypuszczam, że ten pan, on się Bakalarski nazywa, miał dużą frajdę, bo zafundowali mu lot do Stanów Zjednoczonych i przypuszczam, że z powrotem. I jeszcze do tego udawał szarego człowieka, a że trochę wstydu, no to może mu szybko minie. To w ogóle powinno być zrobione inaczej, bo jeżeli chcemy coś takiego pokazać i zrobić z tego wielkie halo, że rzeczywiście no, Polska wreszcie wybiła się na niepodległość wizową, no to trzeba było wysłać dokładnie na odwrót, nie szarego, tylko kogoś dużego. Tak i jest. Żeby on nam opowiedział o tym. No, prezydent ma inną wizę, ale tam paszport dyplomatyczny, ale kogoś dużego, aktora jakiegoś wziąć tam celebrytę, no kogoś ważnego wysłać, kogo wszyscy lubią z grubsza i pokazać ludziom do kamery, niech to aktor zagra, niech powie, chłopaki, przyleciałem do Ameryki po raz pierwszy, przekraczam bez wizy, nie wiem, czy jestem pierwszy, ale zobaczcie, jak to się robi, no udało się. Żeby skończyć ten wątek, pan doleciał tym razem do Stanów Zjednoczonych jeszcze przed tymi bezwizowym ruchem, czy już po? Mnie to, proszę pana, w ogóle nie interesuje. Ja sobie lecę, kiedy mnie potrzeba polecieć. W tym roku plan mój był taki, żeby obejrzeć Święto Dziękczynienia, które przypada w czwartek listopada i nigdy jakoś go nie widziałem, bo listopad to jest mój miesiąc na Meksyk i najczęściej jeździłem do Meksyku, żeby ominąć polski listopad, potem jechałem sobie do Ameryki na zimę, a w tym roku wszyscy znajomi od lat mi mówili, nigdy cię nie ma na Święto Dziękczynienia, ono jest takie cudne. Opowiem panu po Święcie Dziękczynienia, jakie było cudne. Na razie znam tylko teorię i to, co wszyscy widzieliśmy na filmach i dlatego przyleciałem trochę wcześniej. Rozumiem, czyli niż zwykle. Indyka musi pan sobie gdzieś tam zamówić w jakimś sklepie. Nie, już ja mam tyle zaproszeń od lat, że pójdę do kogoś na Święto Dziękczynienia. To jest biesiada rodzinna, na którą zaprasza się najbliższych, najukochańszych, również sąsiadów. Rodzinna ona jest, bo w jakiejś rodzinie się odbywa, ale można zaprosić sąsiada, ktoś jest samotny, albo ktoś akurat jest tutaj przejazdem, ktoś tak jak Cejrowski jest, to się go zaprasza do rodziny, do rodzinnego stołu. Tak jak my zbłąkanego wędrowcę do Wigilii prosimy, tak oni na Święto Dziękczynienia proszą. Panie Wojciechu, to teraz do Polski. Wie pan, że Senat wzięty został? W sensie jakim? No. Że PiS przegrał i że komuniści przejęli Senat? No wiem, no gratuluję panu zwycięstwa, tak. Chociaż ono jest dla mnie przerażającym powrotem tego, co już było. Jacy komuniści, panie Wojciechu, jacy komuniści? Nie PiS... Z PZPR-u, proszę pana, ze zbrodniczej organizacji, która na przykład żołnierzy wyklętych bez wyroków pakowała do dołów, pakowała do więzień przy Rakowieckiej, strzelała w tył głowy, Stefan Michnik i tak dalej. No tak, ale panie Wojciech, ci, którzy tam komuniści, no jeden jest taki, rzeczywiście widziałem, ale to w Sejmie taki starodawny, bardzo, a może dwóch. Natomiast w Senacie nie zauważyłem jakiegoś komucha starego, który bił, mordował, proszę pana, i paznokcie wyrywał. Ale chciałem powiedzieć o czym innym w tym Senacie, no bo... Nie musi tego robić osobiście, fakt, że należy do tej organizacji zbrodniczej. No zapisał się przecież nie z przymusu, tylko z własnej woli. Wybrał akurat takie środowisko. I według pana dziedziczy winy. On... Tak, dziedziczy. No. Gdybym ja się zapisał do partii NSDAP dzisiaj, to obciążałby mnie pan winami Adolfa Hitlera, prawda? No, panie Wojciechu, no właśnie. No dobrze, ale to tak samo działa. Ale jak jesteśmy przy tym, no to zanim dojdziemy do marszałka Senatu, no to pan Piotrowicz sławny, proszę pana, PZPR-owiec dawno, prokurator tak. PZPR-owski i teraz kandydat tak. Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego, proszę pana. No to co? Tak, okropny. Okropne. Trzeba jego okropne. Wyzywać także, proszę pana. No jego tak, no oczywiście. Wszyscy, którzy w PZPR-ze mieli umoczone łapy po łokcie, tak, są oceniani przeze mnie identycznie, niezależnie od tego, do jakiej partyjki się dzisiaj zapisali. No dobra, to pana ocena, w każdym razie ja sądzę, że trochę wiatru świeżego, proszę pana, zawiało w Sejmie i w Senacie, ale wracamy do tego Senatu, o którym chciałem, żebyśmy teraz porozmawiali. 48 senatorów z Prawa i Sprawiedliwości. No i 52 osoby, proszę pana, inne, czyli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie utworzyły większość i 51 osób zagłosowało za Tomaszem Grodzkim, profesorem Tomaszem Grodzkim na stanowisko na marszałka Senatu. Czyli jest tutaj przewaga taka delikatna, ale jest, więc PiS rządzi w Sejmie, a w Senacie nie bardzo.
No teraz PiS musiałby sobie poszukać jakichś dwóch dysydentów, których podkupi stanowiskami, nie wiem czym tam, nielustrowaniem, żeby przeciągnąć ich na swoją stronę. No daleko pan nie jest, panie Wojciechu, trwały podchody, między innymi pod profesora Grodzkiego. Obiecywano mu stanowisko ministra zdrowia, nie powiedział, kto mu to obiecywał. I pod innych także stanowisko ministra sportu stało wolne, proszę pana, dla tej osoby, która dałaby się przekupić. Ale pamiętając taki kasus radnego Kałuży gdzieś tam na Śląsku, dzięki któremu, bo przeszedł na drugą stronę, PiS rządzi w województwie, no to sobie pomyśleli ci, którzy mogli być przekupieni, że mieliby przechlapane, delikatnie rzecz ujmując. I nikt się nie dał na razie skusić. Proszę pana, na pewno ktoś się da skusić i umówi się ze swoją partią, którą będzie opuszczał, że będzie szpiegiem w krainie deszczowców. Jeszcze pan to zobaczy, bo PiS poszedł w tej chwili na jakieś takie dziwaczne strategie i pragmatyzmy dogadywania się z tą drugą stroną. Zobaczy pan, jak się pięknie dogadają za chwilę. Ta szala może się przechylić jednym głosem. Niech pan sobie teraz wyobrazi, w jakiej czujności muszą być ci senatorowie albo te panie senatorki. Bo na przykład, proszę pana, głosowanie za 10 minut idzie do toalety, drzwi się zatrzaskują, a te drzwi, proszę pana, jakiś komuch albo inny zatrzasnął. Albo dosypuje tam do, nie wiem, wody, napoju jakiegoś, no środek niezbyt przyjazny organizmowi. Wie pan, to czujność musi być zachowana taka, że to się w głowie nie mieści. Senator Tomasz Grodzki, profesor ze Szczecina, profesor medycyny, został wybrany na tego marszałka Senatu i nagle odzywa się pani profesor Popiela, proszę pana, prywatnie zwolenniczka PiSu, i napisała na Facebooku: masakra, pan profesor Grodzki kandydatem na marszałka Senatu, jak moja mama umierała, to trzeba było dać $500 za operację. Podobno na czasopisma medyczne, faktury ani rachunku nie dostałem, nigdy tego nie zapomnę. No i w skrócie mówiąc, panie Wojciechu, jak tu gruchnęła taka sensacja, zaczęto dochodzić i ta pani, proszę pana, ta pani profesor Popiela zaczęła się wycofywać. Nie napisała, że dała pieniądze Grodzkiemu, ani nawet, że się ich domagał, tylko że trzeba było dać $500 za operację, nie wiadomo komu. Proszę pana, telewizja publiczna już trąbiła o tym, a pani profesor w końcu z tych swoich słów się wycofała. Trochę kiepsko. Chciała zaszkodzić profesorowi Grodzkiemu, a jej się nie udało. No proszę pana, może się przestraszyła, a b, wyszło, że nigdy kwitów nie dostała z tej fundacji na potwierdzenie $500, czy dokądkolwiek wpłaciła te pieniądze. Najważniejsze w tej sprawie jest to, że gazety z lewej i z prawej nie sprawdzały tej informacji i nie uzyskały potwierdzenia z drugiego źródła. To jest warsztat dziennikarski. Ktoś coś mówi, pani profesor coś mówi. W porządku, załóżmy, że to jest prawda i szukamy drugiej osoby, która powie to samo, drugiego źródła informacji. Szukamy w papierach fundacji, czy takie pieniądze wpłynęły od tej pani dla tej fundacji, czy dla tego pana doktora. Przeszukujemy jego, nie wiem, oświadczenia majątkowe. No, musimy mieć przynajmniej z dwóch źródeł potwierdzenie, że to miało miejsce, bo ona może złośliwie zmyśla, może jej się pomyliło nazwisko Grodzki z tym drugim Grodzkim, co był, proszę pana, w sukni po parlamencie chodził. To dlatego trzeba sprawdzić z ostrożności dziennikarskiej, a nie podawać te informacje. Prawa strona podawała w rytmie hura, hura, patrzcie jaki okropny, a lewa strona podawała tę samą informację niesprawdzoną z jednego źródła w rytmie hura, hura, jakie okropne pisiory robią koło pana Grodzkiego. No tak, panie Wojciechu, i tak jak w tej pierwszej sprawie, o której mówiliśmy, czyli tym niby szarym człowieku, który poleciał do Stanów Zjednoczonych, trzeba mówić prawdę i jest wtedy wszystko w porządku, sprawdzać z jednej, z drugiej i z trzeciej strony, a ta pani jeszcze powołuje się na papieża, panie Wojciechu, jak już się przestraszyła chyba tego, co zrobiła. Jeśli to była fundacja, ja nie dostałam faktury, potwierdzenia wpłaty przez pomyłkę, to chętnie przeproszę. Powinna być dokumentacja fundacji. Prawda nas wyzwoli. Jak mówił nasz papież Jan Paweł II, bardzo w to wierzę. No to ta pani to mówi, panie Wojciechu. Jakby pan dał... No wcześniej to Jezus. Ale pan... Wcześniej to Jezus mówił. Ale panie Wojciechu, jakby pan dał $500 Rudnikowi, i Rudnik, no, łapówy, i Rudnik by został marszałkiem Senatu, to pan by powiedział, no, 28 stycznia 2005 roku dałem Rudnikowi $500, dał mi pokwitowanie, albo nie dał mi, świadkiem był, no chciałem powiedzieć znowu Zdzisław Piłuta, Jan Kowalski, prawda? Czysta sprawa.
oględnie rzecz Proszę pana, ujmując. nie. Gdyby mi mamusia umierała, to nie sądzę, żebym pamiętał te szczegóły albo domagał się kwitu. Panie Wojciechu, mógłbym być. Ja miałem podobne sytuacje w szpitalu, wtedy takie cegiełki się kupowało i dostawał pan tę cegiełkę za 100, 200, 300, 300, 500 zł. A jak tu była fundacja, to też fundacja dałaby kwit, proszę pana. No albo by nie dała właśnie, o to chodzi, no bo zarzuty wobec tego marszałka są potężne. Złożył oświadczenie i ma kłopoty, skąd zgromadził majątek, bo zarabia 35 tysięcy miesięcznie, jeździ Porsche czy czymś takim wypasionym. To pan Jaguarem. Sam mi w kwitach przysłał, Jaguarem, to jeszcze droższe jest, proszę tak. pana. I teraz skąd przy pensji 35, błędy w oświadczeniu majątkowym i skąd ten Jaguar? Panie Wojciechu, to są no tak, uczciwe pytania moim zdaniem. To są pytania takie, on zeznania złożył, można mu wierzyć albo nie, to powinny odpowiednie służby sprawdzić, tak jak sprawdzały tego gościa, który jest szefem Najwyższej Izby Kontroli. Ale już żeby skończyć ten wątek i dzisiejszą naszą rozmowę, no wie pan, dołącza do tej pani profesor człowiek, który się nazywa Dariusz Matecki, też pisowiec. Matecki w kontekście nazwiska Grodzkiego mówi: od dawna wiele się słyszy o lekarzach, którzy biorą na lewo pieniądze za operacje. No panie Wojciechu, od dawna się słyszy, że tak. złe charaktery mają mieszkańcy Kaszub, a lepsze mieszkańcy Kociewia na przykład, wie pan. Tak. No, ale to jest nie do sprawdzenia, więc nie można czegoś takiego mówić. Jak... To jest do sprawdzenia. Wystarczy, że pan pozna jednego Kaszuba, bo już jednego Kociewiaka pan zna i pan będzie wiedział, że ja mam lepszy charakter. A jak profesora medycyny pan pozna, to pan wie od razu, że łapuły bierze, panie Wojciechu. No proszę pana, no ale no, cały czas pytam. 35 pensji... Kiedy zdążył odłożyć na Jaguara? A ja nie pytam, panie Wojciechu, bo jest profesorem medycyny. A ja pytam. Wielkim specjalistą. Niech zarabia sobie 200 tysięcy, proszę pana, ale jak ratuje ludzkie życie. Niech sobie zarabia. No więc właśnie. Niech sobie zarabia, tylko proszę pana, on twierdzi, że zarabia 35 miesięcznie. Może teraz, a może kiedyś zarabiał więcej, bo oświadczenie no, ale majątkowe... to w oświadczeniu majątkowym niech nam napisze, bo ja mnie się oświadczenia majątkowe od razu panu podaję, nie podobają od początku. Każdy sobie powinien no zarabiać ile chce tak. i skoro wyborcy wzięli gościa, który nie chciał im pokazać skąd ma Jaguara, to już jest sprawa między wyborcami a tym facetem i nikomu nic do tego. Absolutnie, takie mam, no zgadzam się z takie panem. Takie mam podejście do tej sprawy, ale skoro istnieje przepis o oświadczeniach majątkowych, to ja oczekuję, że profesor Grodzki się wyspowiada z 35 tysięcy łamane przez Jaguar. No to czekamy w takim razie. Dzisiaj musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.